takie małe oznamienie, znalazłszy dowód osobisty u jednej pani, która go, jakby go szukała, będzie w zakrystii u porządkowych. Z imienia nie będę wymieniał z powodu RODO. Pani Iwona. Thank you.
nasz Ojciec, my dzieci Twe, my wierny lud. Przyjmy gwar, niegodny szep, usłysz błaganie. Przebaczenia i uprzemkę nam rozświetlaj, Zbawco. Wejrzyj, Panie, na braci, co płaczą, gdy przeszył nieszczęścia grot i głębi grzech. Błagam, Panie, za biedną ziemię. Spojrzyj na nią i na płon już uchwał. Twego gniewu i kary zdejrzenie. Niech te serce te modły wysłucha. Wszak Ty żyłeś na ziemskim padole. Ty rozumiesz nasz ból i niedolę. Miłości Twej znak i nieszczęść kres. Wejrzyj, Panie, na srogi mych braci los. Niech Cię wzruszy błagalnej modlitwy głos. Powtarz nam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Drodzy bracia i siostry, w codziennym apelu jasnogórskim wołamy pieśnią Bogu Rodzico: usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, ją nosimy. Kyrie eleison. A nasz polski poeta Cyprian Kamil Norwid dopowie: modlitwy idą i wracają, i nie ma niewysłuchanej. Dlatego wszystkie wysłuchane, że każda zwraca się na powrót, a dlatego powraca każda z modlitw, bo wszystkie są z miłości. Stajemy więc z wiarą i nadzieją na wysłuchanie każdej z naszych modlitw przez szczególne pośrednictwo Maryi, jasnogórskiej Matki, która według miary serca i sumienia wychowuje nas i prowadzi. Dlatego zawierzamy nasze drogi pielgrzymie. W sposób szczególny modlimy się za Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich, za Gazetę Warszawską. Prosimy również o błogosławieństwo dla członków chóru z Leżajska, który nas tutaj przywitał swoim zawierzeniem i modlitwą. Dlatego stańmy teraz w prawdzie o nas samych i przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste,
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maria Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę. Spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą w Jerozolimie, nie bój się, Syjonie. Niech nie słabną Twe ręce. Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie. Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad Tobą. Odnowi Cię swoją miłością. Wzniesie okrzyk radości. Oto Słowo Boże. Wielki wśród Ciebie, święty Izraela. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Wielki wśród Ciebie, święty Izraela. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdroju zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki, wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie święty Izraela. Wielki wśród Ciebie święty Izraela. Alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Mario, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy współbracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy bracia i siostry pielgrzymi do domu Matki. Ewangelia pozwala nam dzisiaj uczestniczyć w spotkaniu dwóch wielkich matek, Maryi i Elżbiety. Na tę wielkość składają się uprzedzająca wszystko i kierująca wszystkim miłość Boga
oraz zawierzenie człowieka słowem idącym od Boga. Zawierzenie, czyli tak jak uczył nas Jan Paweł II, jest osobistą i własną, bardzo oryginalną odpowiedzią każdego człowieka, w tym wypadku każdej z nich. Stawiamy sobie pierwsze pytanie, czy my dzisiaj, wsłuchując się w słowa Ewangelii, uwierzyliśmy ponownie, że Bóg widział nas i ukochał jeszcze przed założeniem świata i obdarował sobą na wzór Maryi i Elżbiety? Przeznaczył nas dla siebie z miłości. Elżbieta poczyna pod swym sercem Jana, wbrew chronologii upływającego czasu i prawom biologii. Wydawałoby się, że kobieta ta nie powinna mieć już mocy poczęcia, ale to jest wszystko w ręku Boga, a nie tylko w decyzji człowieka. Dlatego powiedzmy wprost, wbrew nadziei staje się matką, kobietą przy nadziei. Zauważamy, że to sam Bóg, Duch Święty napełnił ją radością i przygotował do niezwykłego spotkania i wyznania. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? I znajduje uzasadnienie dla tego pytania, kiedy zawoła: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Zarówno więc w cudownym poczęciu Zbawiciela pod sercem Maryi za sprawą Ducha Świętego, jak i w ludzkim, rodzinnym poczęciu Elżbiety i Zachariasza na granicach natury objawia się bezgraniczna i głęboka miłość Boga, a jednocześnie wiara każdego człowieka. Czy te słowa nas nie zdumiewają teraz i tutaj? Chodzi bowiem o dwie zasadnicze postawy życiowe. Mądrość tego świata, w którym sam dar życia i jego sposób postępowania i widzenia rzeczy poza Bogiem zdają się być kryterium sukcesu i wszelkiej władzy. Oraz mądrość Boża, która według modlitwy Jezusa jest zakryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawiana ludziom pokornym i czystego serca. Aby poznać i pojąć rzeczy duchowe, trzeba być ludźmi duchowymi, gdyż pozostając tylko cielesnymi, nieuchronnie popadamy w pychę i głupotę, która wcześniej czy później prowadzi do zguby. Dlatego, moi drodzy, kiedy tutaj dzisiaj pielgrzymujemy, również jako środowisko Stowarzyszenia Katolickiego Dziennikarzy, trzeba zauważyć, że na tej drodze prawda jest nam zadana jako sposób oddychania, a nie tylko pracy. I dlatego pewnym zagrożeniem dla nas jest negacja istnienia prawdy obiektywnej. A cóż dopiero powiedzieć prawdy nadprzyrodzonej, czyli istnienia samego Boga i zanegowanie prawa naturalnego, które ukazuje nam człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Konsekwencją tego zanegowania jest nie tylko zapomnienie o Bogu i więzi człowieka ze swoim Stwórcą, ale zauważamy to na co dzień. Zrównanie dobra i zła, kłamstwa i prawdy. Wszystko na tym samym poziomie, w imię wolności. Mogę kłamać, a mówię, że głoszę prawdę. Mogę grzeszyć, a mówię, że czynię dobro. I drugi wirus i zamęt umysłowy to instytucjonalizacja dewiacji moralnych, objawiająca się w przemianie prywatnej i subiektywnej niegodziwości w publiczną cnotę. Zło zostaje ukazane jako cnota publiczna. I trzeci wymiar zagrożeń, które dzisiaj odczytujemy, to wprowadzenie zakamuflowanego totalitaryzmu pojęciowego,
i prawna karalność dobra, w tym także publiczne odwołanie się do wiary jedności z Kościołem, które jeszcze nie jest karalne. Ale niektórym się tak widzi, że Kościół powinien już zejść na margines życia społecznego. Widzimy bowiem i słyszymy, jak współczesna demokracja, hołdując antydekalogowi, antyewangelii i negując tradycję wiary i kultury chrześcijańskiej, robi chrześcijaństwu racunek sumienia, chociażby z braku otwartości na sprawy prowadzonej polityki, nie wspominając ani słowem o trosce o najbliższych, o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci, w tym o dzieci nienarodzone, które mają ludzkie prawo do życia, w imię tego samego daru ochrony życia wobec tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. Przed kilkunastu laty jeden z księży polskich poetów, podkreślam, przed kilkunastu laty, zapisał taką refleksję w formie wiersza. Rządzący nadal przedłużają swoje panowanie nad kolejnymi pokoleniami poddanych. Nadal robią wszystko, żeby niedbałym rządzeniem uszczuplać ciągle wolność rządzonych. Bankierzy w swoich pseudoświątyniach ze szkła oddają bałwochwalcze hołdy mamonie i przymuszają do kultu rzesze wyznawców. Pracodawcy w wielkich firmach tak są przekonani o wyższości kapitału, że zapominają, co to znaczy sprawiedliwość, więc nie kierują się prawem i nikomu się nie śni, że przyjdzie kiedyś godzina sądu Boga nad światem. Drodzy bracia i siostry, stojąc dzisiaj w obliczu Matki Chrystusa i Kościoła, w jej jasnogórskiej ikonie, prośmy, Maryjo, Matko Odkupiciela człowieka i świata, prowadź nas po drogach współczesnego świata zgodnie z zamysłem Boga wobec człowieka. Bądź dla nas wzorem i pomocą dla niezawodnej nadziei, której świat już dać nie może. Prowadź nas w ciemnościach wiary i spraw trudnych, które przeżywamy w Kościele powszechnym i w Kościele na polskiej ziemi. Kieruj naszymi wspólnotami rodzinnymi i zawodowymi, abyśmy byli współpracownikami prawdy i obrońcami integralnej godności człowieka od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć. Maryjo, bądź z nami w każdy czas. Amen. Panu Bogu, który przez swoich aniołów kieruje losami wszystkich ludzi, przedstawmy nasze serdeczne prośby. Módlmy się za wyznawców Chrystusa, aby głosili Ewangelię przez czyny pełne bezinteresownej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby Polacy, żyjąc w zgodzie i bezpieczeństwie, pielęgnowali wiarę i tradycję narodową. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa oczekujące potomstwa, aby przyjęli nowe życie z wdzięcznością jako dar od Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za ustanawiających prawa, aby przepisy chroniły życie każdego człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg w swoim miłosierdziu skrócił im czas oczyszczenia i przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zebranych wokół ołtarza, aby częsta komunia święta przyjmowana z głęboką wiarą i świadomością przemieniała nasze życie. Ciebie prosimy.
Wszechmogący Boże, Ty każdego powołujesz do świętości i prowadzisz przez życie dobrymi natchnieniami. Udziel nam tego, o co Cię prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Matko Boża z Betlejemu, nad dzieciątkiem pochylona, każde dziecko w polskiej ziemi swe matczyne weź ramiona. Matko Boża z Nazaretu, zanurzona w naszym trudzie, młodych serca wiarę zniecisz, ufność, miłość w nich rozbudzisz. Matko Boża z Nazaretu, zanurzona w naszym trudzie, młodych serca wiarę zniecisz, ufność, miłość w nich rozbudzisz. Matko Boża z winnej Kany, kochająca, zatroskana, każdą z rodzin Ci oddamy, ubłogosław łaski Pana. Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy, użyj Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy. Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy, uczyń Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy. Matko Boża z podstóp krzyża, współczująca na Golgocie, jak to dobrze, że się zbliżasz do nas wieczór srebrno złoty. Matko Boża z Jeczernika, w Duchu Świętym rozmowowa, spraw niech Polsce zło zanika i przemiana się dokona. Matko Boża z Wieczernika, w Duchu Świętym rozmodlona, spraw niech Polsce zło zanika i przemiana się dokona. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, Ty przyjąłeś z upodobaniem posługę miłości, którą spełniła Matka Twojego Syna wobec Elżbiety. Przyjmij naszą ofiarę i daj nam zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu
znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Wiele razy ten chleb spożywamy i pije z tego kielicha. Poczcimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę zrobić przejście. Yeah.
bądźże pozdrowiona, postega żywa, w której Jezus Chrystus Módlmy się. Boże, niech Cię uwielbia Twój Kościół za wielkie rzeczy, które uczyniłeś dla wiernych. I jak święty Jan Chrzciciel z radością odczuł obecność Zbawiciela przed Jego narodzeniem, tak niech Twój lud z weselem przyjmuje w tym sakramencie zawsze żyjącego Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.